dziwię mi się. A to frajer pana! Zaniedbujesz mnie, kochanie. Pana to nawet miły facet. Tylko troszkę pomylony. Witam Państwa w Iluzjonie i zapraszam serdecznie do obejrzenia trzeciego i ostatniego odcinka opowieści poświęconej Inie Benicie, jednej z najefektowniejszych, najwyrazistszych, najseksowniejszych, a także zdolnych, utalentowanych i lubianych aktorek polskiego przedwojennego kina. Co za spotkanie! Była bardzo popularna w latach 30., ale lubiana i ceniona jest również jeszcze i dziś. Podobam ci się w tej sukni? Podobasz mi się i bez sukni, i to jest bez względu na sukni. Zresztą nie ma się czemu dziwić, bo Ina Benita była chyba najbliższą współczesnej dziewczynie czy młodej kobiecie. Samodzielna, zadziorna, przebojowa, i co tu dużo mówić, niezwykle pociągające. Książę raczy wybaczyć, musiałam poprawić toaletę. Poprawiać taką doskonałość, takie olśniewające piękno. Rok 1939 był filmowo najobfitszy. Zagrała w 5 filmach i były one bardzo urozmaicone. Ogólnie 3 dramaty. To bardzo ciekawe. I 2 komedie. Ponieważ są to ostatnie jej filmy, przyjrzyjmy im się trochę bliżej. Co to było? Rzecz całkiem zwykła. Rozsadzono ścianę węglową. Huk, grzmot, jak na wojnie. Czarne diamenty były filmem, jak na ówczesne nasze warunki, niezwykły, poważny, poruszający istotne problemy społeczne. Akcja toczyła się w śląskim Zagłębiu Węglowym. Głównym problemem była negatywna działalność zagranicznych koncernów i walka o utrzymanie kopalń w polskich rękach. Kopalnia musi być polska! Jednocześnie pokazano po raz pierwszy trudną i niebezpieczną pracę górników. Wyobrażam sobie, z jakim niepokojem czekają na was codziennie wasze żony, kochanki i matki. W to wpleciony został wątek osobisty, w którym Ina Benita grała negatywną postać uwodzicielki. No, ale jak grała? Głowie mi się kręci. Niech mnie pan zawiezie do domu. Na marginesie powiem, że autorem znakomitych zdjęć był Stanisław Lipiński, mąż Inny Benita. Ja tam do pana żalu nie mam. Sama chciałam. Ale co ja teraz mam robić? Również negatywną, ale bardziej skomplikowaną rolę zagrała Ina Benita w melodramacie społecznym Doktor Murek. Była jedną z kobiet, z którymi był doktor Murek związany. Ale tą, która go w perfidny sposób chciała finansowo wykorzystać. Daleko stąd, w moim rodzinnym mieście, przyszło dziecko na świat i ja muszę tam pieniądze posyłać. To spowodowało, że po latach napisano, wymodelowała wówczas ostatecznie postać pełnej niszczycielskiego temperamentu kobiety demona. Ja dziś na zabawę idę. Umówiona jestem. W filmie O czym się nie mówi, drugiej już adaptacji tej powieści Gabrieli Zapolskiej, nie gra kobiety demona, lecz, jak to ujęto w ulotce reklamowej, jedną z tych nieszczęśliwych dziewcząt,
które z nędzy, z głodu raz zeszły z drogi moralności, staczały się coraz bliżej i ginęły w kwiecie wieku i urody. Boże, Rezalach! Mamo, to drogie! Moja hańba! Moja! Mamo! Moja! To był ostatni film Inny Benity, który miał swoją polską premierę. Czekały na wprowadzenie na ekrany dwie komedie: Ja tu rządzę i Sportowiec mimowoli. Ja państwu nie przeszkadzam, a wie pani, że tak. Ale Inna Benita nie była zachwycona rolami, które jej proponowano. Chciała się wyrwać z tego zaklętego kręgu, w którym głos decydujący mieli ludzie, których interesowało tylko to, ile mogą na filmie zarobić. A przyjedzie pan na premierę mojego filmu do Warszawy? Z rozkoszą, choćby nawet dziś. Dziś? Pan jest naprawdę w gorącej wodzie kąpany. To też planowała wyjazd do Paryża. Wyrwać się z tej gluszy. Muszę się rozstać z krajem, gdzie niestety nie zdołałam do tej pory zdobyć dla siebie właściwego stanowiska. Może tam, na obczyźnie, więcej będę miała szczęścia. Przyszłość moja to w tej chwili wielka niewiadoma. Mam jednak głębokie przekonanie, że tam, w Paryżu, trafię na, jak to się mówi, swego reżysera, który odkryje we mnie talent i poprowadzi mnie do sławy. Teraz przed naszym nowym filmem powinniśmy się gdzieś razem pokazać. Tu chodzi o reklamę, rozumiesz? Wtedy wrócę do Polski. I wtedy może pozwolą mi wreszcie grać. Grać te role, które najbardziej odpowiadają memu talentowi. Jestem podobno polską Mae West. I te właśnie role najbardziej mi odpowiadają. Właściwie jednak odpowiadają mi wszystkie role, w których jest coś do grania i wygrania się. Stworzyć właściwy, pełny w wyrazie i dynamice typ, żywy ze wszystkimi cechami jego charakteru, dać postać w bryle, postać składającą się nie tylko z zewnętrznego wyglądu, ale i z głębokich przeżyć psychicznych. Oto moja pasja. Nie wiem, czy ten wyjazd doszedł do skutku. 1 września 1939 roku rozpoczął się ostatni rozdział życia Inny Benity. Rozpoczęła się hitlerowska okupacja. W pewnym momencie informacje na jej temat zaczynają się roić od pytań, często kłopotliwych, na które chyba nikt nie potrafi już dzisiaj w sposób odpowiedzialny i w pełni prawdziwy dać odpowiedź. Różne wersje zaczynają sobie przeczyć, więc przekazuję je państwu z tym zastrzeżeniem. Inna Benita w pierwszych dniach września opuściła Warszawę i wyruszyła do Lwowa, do którego zresztą nie dotarła. 17 września zdecydowała, że lepsza jest okupacja hitlerowska niż radziecka. Jej mąż, Stanisław Lipiński, dotarł do Lwowa, natomiast ona wróciła do Warszawy. Inna Benita najpierw żyła z oszczędności, które rychło się skończyły, bo podobno nie należała ona do osób roztropnych. Nie zdecydowała się na pracę nieaktorską, jak to czyniły inne polskie aktorki, zarabiając na życie na przykład jako kelnerki. Nie skorzystała z tej możliwości. Natomiast podjęła pracę w jawnych, dozwolonych przez Niemców teatrzykach, komedia czy niebieski motyw. Czy na jej decyzję wpłynął fakt, że tuż przed najazdem Niemców na Polskę występowała w teatrzyku Alibaba w programie wyśmiewającym Hitlera i jego kompanów?
Nie ma żadnego, nie mogę. W 1940 roku hitlerowscy okupanci wprowadzili na ekrany niektórych kin w tak zwanej Generalnej Guberni kilka polskich filmów czekających na swe premiery. Wśród nich były dwie komedie z Iną Benito. Dzień dobry, chłopcy! Sportowiec mimo woli, w którym grała córkę prezesa klubu hokejowego, która ma kłopoty z fryzjerem. Szanowna pani nie miała zamówionej muzyki. A czy wszyscy są zajęci? Tak jest, szanowna pani, ale jeden moment. Nie chce mi się czekać. Przyślę innego, bo Antoni na urlopie. Ale mamy teraz nowego subjekta, nawet lepszy od Antoniego. No dobrze, ale koniecznie przed siódmą? Obowiązkowo. W ten sposób poznaje i zakochuje się w sławnym hokeiście kanadyjskim, oczywiście polskiego pochodzenia, z absolutną wzajemnością. Pan? Tak, to ja. Pani wzywała fryzjera. Właśnie mnie przysłano z zakładu. O nie, pan mnie czesać nie będzie. Komedię Ja tu rządzę. Za chwilę państwu pokażę. Co to ma znaczyć? Nic, pani majstrowo. Ja to tak, z wdzięczności, że pani majstrowa uczy mnie pisać. Latem 1942 roku zobaczył Inę Benitę na scenie pewien oficer Wehrmachtu, Austriak. Przysyłał jej do garderoby regularnie piękne kwiaty. Aż wreszcie się poznali. Niewiele czasu minęło, a zamieszkali razem. Co więcej, wyjechali w sierpniu 1943 roku razem do Wiednia. Dlaczego na początku 1944 roku wrócili do Warszawy? Właściwie nie wiadomo. Można oczywiście przypuszczać, że on dostał po prostu rozkaz do powrotu. Ale przecież musieli sobie zdawać sprawę z tego, że ich związek zgodnie z prawem III Rzeszy uważany był przez hitlerowców za hańbę rasową, Rassenschande. Oficera wysłano na front wschodni i wszelki słuch po nim zaginął. Ina Benita została aresztowana przez gestapo i uwięziona na Pawiaku, gdzie urodziła syna. 31 lipca ją zwolniono. Dlaczego? Następnego dnia wybuchło w Warszawie powstanie. Przebywała wtedy przypadkowo na Starówce. Tu jednak toczyły się najcięższe walki. W połowie sierpnia postanowiono ewakuować całą ludność cywilną. Oto relacja uczestniczki tych wydarzeń. Jako pierwsi zeszli do kanałów przez Właz przy ulicy Długiej ranni, inwalidzi, starcy i matki z dziećmi. Wśród nich była aktorka z Niemowlęciem. Niewielu ją jednak rozpoznało. Zmieniła się niezmiernie. Zmizerniała. Miała pajęczynę zmarszczek na twarzy i przetkane siwizną włosy. Pełne cuchnących fekaliów i szczurów ciemne korytarze wiodły do Śródmieścia, gdzie pod koniec sierpnia było jeszcze stosunkowo bezpiecznie. Dla Iny Benity ta droga okazała się za długa. Czy zginęła w czasie koszmarnej wędrówki kanałami, czy też udało jej się dotrzeć do Śródmieścia i tam zmarła, nikt naprawdę nie wie. Tak zakończyło się życie, twórczość i kariera Iny Benity. O losach i filmach jej męża, Stanisława Lipińskiego, opowiem w następnych programach w Iluzjonie. Ja tu rządzę i kocham cię. A teraz zapraszam państwa serdecznie do obejrzenia jednej z ostatnich komedii Iny Benity. Ja tu rządzę. Do zobaczenia.